Dzień dobry Państwu, nazywam się Maria Wążewska-Berlińska i będę chciała się z Państwem spotykać na takie krótkie spotkania, na których będziemy rozmawiać o problemach, jakie mamy z komunikacją, co nam pomaga w komunikacji, co nam przeszkadza w komunikacji, czyli co brać pod uwagę po to, aby lepiej się komunikować z naszymi najbliższymi. Następna cecha genetyczna, która wpływa na to, że możemy mieć problemy w komunikacji między sobą, to jest taka, że jakby realizując cokolwiek, jakikolwiek projekt, cel, zadanie, wszystko jedno. Albo jesteśmy skoncentrowani na cel, ważne jest również to, co się dzieje po drodze, ale najważniejsze jest to, żeby to dokonać. A inni, owszem, też chcą zrealizować cel, ale ważne jest to, co się dzieje po drodze. Ważna jest droga, ważne są trudności, jakie nas mogą po drodze spotkać. To, co się dzieje w trakcie realizacji. To jest bardzo ważne. I tak dla osoby, która jest zorientowana na cel, ona myśli przede wszystkim o tym, że ważne jest, co się dzieje, tak jak mówię, ale żeby to już było zrobione. I tak może być ta łazienka, to już było poprzednio, że jest remont akurat łazienki. I wiadomo, że z remontem łazienki bardzo dużo niewygodności się łączy, bo to trzeba korzystać z toalety często u sąsiadów, albo kąpać się u sąsiadów, to więc wiadomo, że jakby jest to taki bardzo ważny cel, który chcemy osiągnąć. Jedna i druga strona. No ale załóżmy, że mąż obiecuje, że on już słucha, już dzisiaj skończy, już przymocuje tę aplikację, sedes i już będzie koniec łazienką. Nareszcie będziesz mogła korzystać ze swojej łazienki tak jak chcesz. No, kobieta poszła do pracy, wraca, wpada szczęśliwa, że już pewnie wszystko jest tak jak należy, otwiera drzwi, no to jak już będę mogła skorzystać z tej łazienki? Na co mąż? Tak! Ciebie tylko interesuje, że już jest skończona. Czy ty mnie zapytałaś, jakie ja miałam trudności? Czy mi na pewno dobrze poszło? Czy coś się takiego wydarzyło po drodze? Czy mi się to udało? Tobie to tylko, żeby już było skończone. Bo ona tam ma poważne problemy, ponieważ to było w starym budownictwie. Okazało się, że nie pasowały tam jakieś złączki, że 3 razy musiał jeździć do Castorama, żeby wymieniać, żeby z wielkim trudem ten sedes podłączyć. A później jeszcze miał problem, bo nie mógł tam, prawda, jakieś strunobetony wziąć i tego przykręcić. Co jest zmęczony, on jest sfrustrowany, bo ten dzień, tak jak zaplanował, nie minął tak jak zaplanował, czyli nie udało mu się dzisiaj osiągnąć tego celu, który sobie założył, ale on jest przede wszystkim przytłoczony tym, co się działo, jakby nie jest dla niego tak ważne, bo ta łazienka ma skończona, tylko te trudności, jakie miał po drodze. Dla niej też jest ważne to, że było mu ciężko. No ale ona by już chciała, żeby ta łazienka była, to jakby jest pierwsze pytanie. Ona też się martwi, że miała problemy, że on miał problemy, ale no, problemy trzeba przezwyciężać. Może być odwrotnie, że na przykład żona namówiła, co prawda, męża na remont łazienki, wszystko jednak to mąż bardzo jest zorientowany na cele, dla niego najważniejsze, by jak najszybciej skończyć, a żona, która jest zorientowana na drogę, co robi? Biega bez przerwy ze ścierkami, gazetami, podkłada, zabezpiecza podłogę, meble. Co mąż otwiera drzwi, to nam ścierkę pod nogi, żeby jak najmniej śladów robił. Co on się denerwuje, zabierz mi te ścierki, bo się przez nie pozabijam. A w ogóle po co bez przerwy odkurzasz? Ja ci za tydzień pomogę i wszystko razem sprzątniemy. Po co ty codziennie to odkurzasz? Po co ty codziennie latasz z tymi ścierkami, jak ja i tak jutro na nowo powrócę? Chciałaś od łazienki, to teraz nie marnuj, nie sprzątaj codziennie. Bo ona jest zorientowana na drogę. Ona chce, żeby były jak najmniejsze zniszczenia. Żeby jak najmniejsze się nakurzyło. Żeby jak najwięcej zabezpieczyć. Ona też chce mieć łazienkę. Oczywiście bardzo. Ale jest skoncentrowana na drogę, a on na cel. I tak jest z wieloma rzeczami. Drobnymi, poważnymi. Z tym, nie wiem, z budową domu, remontem mieszkania, robieniem zakupów. Wszystkie.
Najważniejsze kupić buty. Jedna osoba przede wszystkim o tym myśli, a druga się tylko martwi tym, ile to trzeba jest sklepów przejść, ile to trzeba będzie namierzyć, ile to i w ogóle jaki to trud. Też chce mieć buty. Ale przede wszystkim myśli o wysiłku, jaki temu towarzyszy. Tak mam, nie mamy na to wpływu. Żadnego. Nie możemy zacząć myśleć inaczej. Nie potrafimy, to jest cecha genetyczna, od nas niezależna. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli, nie potrafimy inaczej. Nawet sobie nie bardzo wyobrażam, że kto inny myśli inaczej. Że po prostu kto inny lekceważy. Albo nie docenia, albo czegoś nie rozumie. No jak można tak podchodzić do problemu? Ponieważ ja tak podchodzę, to nie bardzo sobie wyobrażam, że ktoś może inaczej, zupełnie inaczej. Myśleć, on po prostu jest niepoważny. Albo za poważny. Albo za lekki, albo za ciężki. Jakby cała rzecz polega na tym, żeby zrozumieć, że ta druga osoba nie robi tego ze złości, z lekceważenia nas, tylko po prostu jest inna, a nie winna. I że nawet jakby bardzo chciała, to nie potrafi inaczej myśleć, inaczej czuć, inaczej realizować to, co robi, ponieważ tak to widzi, tak to czuje, tak to słyszy, tak tego doświadcza, a nie inaczej. Takie drobne rzeczy składają się na to, że jest bardzo dużo nieporozumień, bo nie wyjaśniamy sobie tych spraw, nie rozmawiamy o tym, mamy dużo żalu, bo on wie, bo ona wie, bo przecież tak nie można, bo przecież gdyby, bo przecież nie, bo mu już mówiłam, to jakby pamiętał, to by tego nie robił, jakby pamiętała, to by tego nie robiła, jakby mnie kochała, to by pamiętała. To nie jest takie proste. Ponieważ cały mój świat to co mam w głowie. Bardzo trudno jest pamiętać cały czas, że ta druga osoba czuje, myśli, dostrzega i postrzega inaczej. Można to, nie da się myśleć tak jak druga osoba, czuć czy doświadczać świat tak jak inna osoba, może tylko tak jak ja. Jedyną rzeczą, którą możemy się nauczyć, to to, że teoretycznie, że tak jest. Jakby zaakceptować to, że ktoś inny myśli, czuje inaczej. Po prostu zaakceptować, pamiętać o tym. Po prostu o tym pamiętać. I nie brać to za winę, tylko za jaką odmienność. Za pewne bogactwo, za pewną różnicę, za coś, co nas nie oddziela z czegoś, co wręcz odwrotnie, ubogaca. Że to jest to, co nam daje szersze spojrzenie na wiele spraw, a nie węższe. Że to jest ta inność, która nas powinna pociągać, a nie odpychać. To jest interesująca, a nie ta niebezpieczna. Oczywiście na to, czy bierzemy odmienność jako rzecz, która nam zagraża, jako rzecz, która poszerza nasze spojrzenie, to oczywiście jeszcze na to ma wpływ to, co się działo w pierwszych 3 latach naszego życia, jakie jest nasze podejście w ogóle do świata. Ale to jeszcze innym razem. Zapraszam na następne spotkanie.